Dzień dobry, cześć. Witam Was na sesji czwartkowej, 17 dzień marca. Zapraszam na przegląd rynków. Dzisiaj godzina 12, tak naprawdę u mnie, także już po tej pierwszej zmienności z otwarcia rynków kasowych na sesji europejskiej. Zobaczymy, jak te rynki się układają. Na początek rynek złota i dosyć szeroki interwał, bo interwał 4-godzinowy, a więc szeroki schemat czasowy na rynku złota, obejmujący prawie, no powiedzmy, około 4 tygodni niemal, może nie całe. I rynek złota, który tutaj zareagował w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych na ten pułap mierzenia 88,6, czyli scenariusz, który wskazywałem w porannym nagraniu w dniu wczorajszym na otwarciu sesji europejskiej. Poziom cenowy $1900 za uncję na złocie. Rynek zaksięgował tą strefę, dosyć fajnie technicznie zareagował, gdzie na interwale jednogodzinowym można było tutaj zdecydowanie bardziej precyzyjnie spróbować rozegrać tą strefę. No i obecnie myślę, że damy sobie chwilowo jeszcze czas, jak zachowa się cena. Nie będziemy szukać kolejnych scenariuszy z uwagi na to, że bardzo często dochodzi do retestów i taki retest, w przypadku takiego retestu możemy jeszcze spróbować tą strefę 1900 jeszcze raz powtórnie rozgrywać, chyba że no zbyt wysoko gdzieś ten rynek nam wyskoczy i powiedzmy, że przebicie 1950 na stałe, no raczej będzie związało się raczej tutaj ze zmianą tego scenariusza i odpuszczeniem sobie tej bariery popytowej 1900 i zaktualizowaniem nieco stref. Natomiast na razie jeszcze czekamy, póki utrzymujemy się poniżej 1950, jeszcze utrzymuje ten poziom wsparcia. Zobaczcie na USDPL, nie, co tutaj się zadziało w szerokiej perspektywie, bo mieliśmy scenariusze na szerokich interwałach. Zobaczcie na 4-godzinowym. Mówiłem o kolejnych docelowych strefach, tak? Mieliśmy pierwszy 38,2, tutaj przehandlowana strefa 50, żadnej reakcji, natomiast 61,8 jako ten target najbardziej techniczny, jeżeli chodzi o te mierzenia wewnętrzne. 4,1800, tak naprawdę to jest ta okrągła strefa 4,1800. Wcześniej tutaj końcówka lutego z tego pułapu 4,18, silne wybicie było po otwarciu luką wzrostową, ten poziom zdecydowanie wybroniony i od tego poziomu też silny popyt pojawił się na rynku USDPL, znaczy silny popyt też na dolara i duże osłabienie polskiej waluty. No i zobaczymy, to 4,18 na razie taką strefą docelową i strefą być może kierunkową, tak, na USDPL, nie do obserwacji. Patrząc sobie dalej, euro USD. Euro USD, tutaj również rozegranie głębokiego mierzenia wewnętrznego, czyli 88,6, natomiast to było kilka sesji temu, bo tu mamy interwał dzienny i tak naprawdę od tego poziomu się oddalamy. Mówiłem, że warto tutaj z tego interwału dziennego sobie korzystać. Było silne odreagowanie, później dwie świece zrzucające. No i na tą chwilę poniekąd dosyć ciężko było ten poziom rozegrać technicznie, bo zobaczcie, że tu była świeca wybijająca, odrogowująca, na której pojawił się dynamiczny popyt, natomiast ewentualne zabezpieczenie to już wiązałoby się z dużym poziomem stop lossa. Później dwie świece zrzucające, no też nie łapiemy takich spadających świec. Kolejna z długim górnym cieniem, kolejna z długim górnym cieniem, natomiast kolejna biała zamknięta popytowo, to znowu jest 1.10.30, więc dosyć ciężko było tutaj się załapać, jeżeli wchodziliśmy na zamknięcia świec sesyjnych, tak? Natomiast spróbujmy coś bardziej lokalnego na euro USD na tą chwilę. Interwał godzinowy. Odmierzamy sobie pułap od wierzchołka 1.11.22 do 1.09 tak naprawdę. Fajna reakcja pojawiła się wcześniej na 61,8. Fajna pojawiła się na 50. Zobaczę dokładnie, która z tych korekt była większa. Wydaje się, że ta pierwsza. Chociaż nieznacznie i tak naprawdę z tej pierwszej możemy spróbować sobie ten układ powiązać to z układem harmonicznym, z reakcją na 50. Docelowe strefy na wysokości głębokich mierzeń wewnętrznych 78,6, czyli tutaj 1,1075 oraz 88,6, czyli 1,1097, czyli bardzo nieznacznie poniżej okrągłej bariery cenowej 11,00, także do obserwacji obecnie na głównej parze walutowej 1.10.75,
i powiedzmy 1.11.0.0 te okolice, tak? Czyli dwa głębokie mierzenia wewnętrzne, które tutaj składają nam się w schemat harmoniczny w zależności od tego, który z tych współczynników zostanie ostatecznie zaksięgowany. Możemy mieć układ harmoniczny nietoperza lub Leonarda. Zobaczmy sobie jeszcze schemat na kablu. Tutaj w ostatnim czasie silne wzrosty. W końcu z tej drobnej, z tego chwilowego marazmu wyłamał się nam kabel. I tak naprawdę z okolicy 1.3070 mamy już prawie 1.32. Sprawdźmy perspektywę z szerszego interwału czasowego. Możemy się tutaj odnieść do mierzeń zewnętrznych. Prowadzimy sobie strefę, oznaczymy to odcieniem podażowym. Strefa podażowa związana z tutaj zewnętrznym mierzeniem 127,2 Fibo, tutaj wcześniej gdzieś jakieś powiedzmy lokalne zakończenie korekty wzrostowej, która może na H4 mało jest widoczna, ale to była podbitka. Ta strefa była broniona. No i w przypadku utrzymania kierunku wzrostowego, a na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli wyłamać ten kierunek, to bariera 1.3250, bardzo fajna techniczna strefa oporu na GBP USD na tą chwilę.